Ferrari już z nami, nakręcony. Najlepszy moim zdaniem dzisiaj mediatrening, jeżeli chodzi o technikę, o ten boks. Jak ty to byś podsumował? No nie wiem, najgorszy technicznie zawodnik w swoim MMA nagle ma najlepszą technikę. Jak to możliwe? Ciężka praca. Bardzo możliwe. To zależy, co byś chciał usłyszeć. Wiesz, no jestem ciekaw, jeżeli chodzi o twoje przygotowania, jak to wyglądało, no i w ogóle pracę, którą wykonałeś od pierwszych walk tutaj w Fame. Jakbym ci powiedział, że przygotowywałem się 2 tygodnie, to byś mi uwierzył? Tak, ale pod warunkiem, że wcześniej regularnie jakoś tam trenowałeś, tylko nie pod walkę. Nie, no wiesz, tak naprawdę trenowałem długo. No i co, no jak widać, no poprawiłem się. Dużo ludzi właśnie komentuje, że jeden z najlepszych technicznie zawodników, że się tak zaprezentowałem jako jeden z najlepszych technicznie zawodników. No to bardzo mi miło w takim wypadku, bo wcześniej wszyscy mówili, że jestem cepiarzem. Ale czy wiesz, można być mistrzem na tarczy, ale czy w walce też tak pięknie to będzie latało, czy jednak wjadą moje słynne cepy? Zobaczymy, a może będzie jedno i drugie. Z kim i gdzie trenujesz, zdradź? Zarąbisty klub MMA Czarni Słup. Szkoda bardzo, że trener nie mógł przyjechać. No niestety miał tam takie prywatne sprawy, ale naprawdę bardzo ważne, więc nie mam prawa mu nic zarzucić. No niestety tak wyszło, ale w moim narożniku stanie jeden z najcudniejszych trenerów w Polsce, Mirosław Okniński. No. Okej, a to ciekawe. No i Polaczek będzie bity, będzie leżał, będzie płakał. Z tego, co Mirias mówi, to że on już nie żyje. To jak ci się z Mirkiem układa współpraca? Bo to specyficzny gość, powiedzmy sobie szczerze, ale taki bardzo prywatnie ciepły. No ci powiem, że jak psychicznie byłem nastawiony, że go pobiję, to teraz jestem pewny, że go pobiję. Tak mnie super nastawił. No super ma wpływ na zawodnika. No i tyle. Tyle ci mogę powiedzieć na ten temat. Pokazałeś świetną stójkę. Czy trener Okniński będzie trochę tam mieszał w tej strategii? Na przykład dołoży trochę zapasów parteru, bo on lubi takie nieszablonowe. Znaczy, wiesz co, tutaj pokazywałem też odrzuty i raz ten chłopak, który mnie tarczował, bo to w sumie nie jest zawodnik, on nawet nie ma jakiegoś super dużego doświadczenia, więc jest zabawne, że tarczował zawodników, no ale tarczował, wchodził w nogi, to tam pokazałem mniej więcej, jakby to wyglądało, chociaż wydaje mi się, on stójkę ćwiczył, on tam parter nie ćwiczył, więc chyba źle w te nogi wchodził, no ale spokojnie, jestem przygotowany, mój rywal będzie mnie obalał. Wiem to, bo tam jeden chłopak z jego sali cały czas mi mówił, co on tam robi, więc wiem, że będzie obalał, będzie kopał, więc jestem przygotowany na obalenia i na kopnięcia. Głównie się pod to przygotowywałem, więc surprise, motherfucker, będzie jutro. Słuchałeś tego z zainteresowaniem, tych podpowiedzi tego kolegi, który trenował razem z twoim rywalem? Początkowo mu nie ufałem trochę. W stylu może to jakaś manipulacja, ale nie. On po prostu faktycznie nie lubi się z nim, mają tam jakiś... Czyli o to chodzi. Nie lubią się, więc spoko. Fajnie, że mi pomógł. Pozdrawiam. Nie powiem kto. No wy też się chyba z twoim rywalem nie lubicie. Było gorąco dzisiaj. No tak, to prawda. Chociaż zobacz, no on jest dziwny tak naprawdę. No próbuje mnie złamać psychicznie, że jest groźny, że jest agresywny. Wcześniej siedzi spokojnie. No to niech sobie wybierze jakąś wersję. Ja wiem, że to było aktorstwo, że to było pod publikę. No trochę śmiesznie wyszło. Nawet to nie powodowało, że we mnie się gotowało, tylko... To było w stylu, że chcesz agresji, to chodź, wiesz. Mnie to trochę w głębi śmieszyło, dlatego też się uśmiechałem. Tam za zbródkę próbowałem uszczypnąć. No, śmieszny koleś, nie? To co on zaczął cię mówić, bo słyszałem tylko już potem słowa cfel i tak dalej, i tak dalej. No co, no Adrianek jak zawsze pokorny, wiesz co, tak nie za bardzo się wsłuchiwałem, tak ci powiem szczerze, że słabo słyszałem, bo może ludzie przez mikrofon słyszeli lepiej stamtąd niż ja ze sceny, ja tak dokładnie nie słyszałem, co on mówi i albo się za bardzo też na tym nie skupiałem, bo dla mnie to było tak, no poudawaj groźnego, agresywnego, pokrzycz, jutro i tak czeka cię w pierdol, to miałem w głowie. Potem znowu się spieliście, markowałeś kopnięcia, chciałeś go trochę sprawnie. Chciałem go kopnąć, chciałem. No chciałem sobie. Tak, machnąć mu nogą przed głową, nie? Ale zostałem pociągnięty trochę przez ochroniarzy do tyłu. No i tyle. No nie chciałem go kopnąć, bo tam jakieś kary finansowe, a nóż bym kurczę mu coś zrobił, by nie wiem, rozciął, nie wiem, siniaka bym miał, cokolwiek. W nos bym go kopnął, by mu krew poleciała czy coś. Wiesz, jakąś karę bym finansową dostał, a to by zaraz odkleiło mu się coś, żeby walki by nie było. To już wytrzymam do jutra. Ale widziałeś w jego oczach strach i w ogóle skąd takie zachowanie? Nie wiem, wiesz co, bo jak przyłożyliśmy tak sobie twarz do twarzy, to nic w jego oczach nie widziałem tak naprawdę, bo z tej odległości nie da się chyba nic zobaczyć. No chyba, że ktoś ma jakiś tam krótkowzroczność zajebistą. No i nie wiem, co widziałem w jego oczach. Widziałem w jego oczach, że gra kogoś, kim nie jest. Idziecie na całość jutro? Pierwsza runda i koniec walki? Nie sądzę. Nie sądzę. Ale sądzę, że jest najbardziej prawdopodobne, że jutrzejsze starcie skończy się przed czasem, ale nie sądzę, żeby to była całość już w pierwszej rundzie, ponieważ
Ani ja, ani on na pewno nie chcielibyśmy wypompować wszystkich sił, ale jeśli tylko nadarzy się okazja, to zaryzykuję i nie będę próbował jej marnować, tylko wtedy pójdę na 100%. Jeśli zobaczę, że jest podłączony, to miażdżę. Padły już dzisiaj jakieś takie wstępne plany kolejnej walki. Ty byś chciał to wejść, czy w ogóle nie ma twoim zdaniem na to szans? Gdzie? No, żeby z Polakiem zawalczyć kolejny raz. Nie, no, oczywiście, że są szanse. Słuchaj, ludzie kochają ten nasz cyrk, tylko że no... Słuchaj, taką wersję to nawet agresywną jak on, to nawet ja bardziej szanuję go, pomimo że i pokora jest udawana, i ta agresja jest udawana. Po prostu powinien być sobą i się próć do mnie tak, jak to robi za plecami. Obgaduje mnie cały czas za plecami, robi koło dupy, wysyła ludziom brudy na mnie. Okay, czyli słyszysz o tym jak gdyby? Słuchaj, do innych youtuberów brudy na mnie wysyła, a tutaj udaje, że on jest w porządku, że on jest bogobojny, wiesz. Okay. To jest kawał w stosunku do mnie, on mi zrobił 100 razy więcej złego niż ja jemu, pomimo że ja tknąłem rzeczy świętej, powiedzmy rodziny, bo tam kiedyś w Disie obraziłem też niepotrzebnie, za to przeprosiłem publicznie, nie Polaka, tylko jego mamy, przeprosiłem, ale nikt mi chyba w życiu tak nie zaszkodził jak on. Naprawdę. Czyli dalej cały czas działa. Gdybyś mógł powiedzieć, co to jest, bo wiesz, no, rozmawiamy dla MMA Rocks, może nie każdy się orientuje. Ale co to no właśnie, za brudy? Tak, co to za brudy? Co on wysyła tym innym youtuberom? Słuchaj, no nic nowego. Ten brud już dawno był w internecie, nic nowego. No dobra, to chyba dodatkowa motywacja tak naprawdę, żeby jeszcze jutro ten pojedynek dać lepszy i go wygrać. Ja mam w dupie te brudy, bo ja nie mam nic do ukrycia. Ja jestem dość szczery, wiadomo, czasem sobie tam lubię manipulować, pożartować, ale nie mam nic do ukrycia, nie? Że ja mogę stanąć twarzą twarz przed całą Polską i powiedzieć, tak, to ja. No i tyle, no bo to nie jest też nic. Dla niektórych on próbuje zrobić z tego hańbę, ja uważam się bardziej za bohatera w tej sytuacji. Mamy to, ode mnie to wszystko. Wielkie dzięki i dobrej walki. Jutro życzę powodzenia. Powiem, że to jest mój ulubiony portal MMA. Jak sprawdzam jakąś stronkę z MMA, to zawsze MMA Rocks. Dziękujemy, z przyjemnością zawsze będziemy rozmawiali. No i powodzenia życzę. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki.